Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla was vloga, ponieważ wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy dzień. W sumie prawdopodobnie przez cały dzień będę robić jedną i tę samą czynność, ale myślę, że będzie ona dość ciekawa i fajna do pokazania. Mianowicie idę dzisiaj na sesję zdjęciową z moimi przyjaciółkami, Marleną i Julką. Jestem ogólnie mega podekscytowana tą sesją, mam nadzieję, że efekty będą fajne. Ma to być taka extra sesja, you know, czyli po prostu jakieś fajne makijaże i tak dalej. Jest godzina, słuchajcie, 10:40, także za 20 minut około będę wyjeżdżać, ponieważ tak około 11 się umawiałyśmy. Zgarnę też po drodze Julkę, no i pojedziemy razem. Ogólnie mam mega dużo rzeczy wziętych ze sobą. Wzięłam tak, już wam pokazuję. Okulary, w sensie nie będę wam pokazywała dokładnie, co ja tu wzięłam, raczej wam powiem, bo nie chcę mi się już tego wszystkiego wyciągać. Wzięłam dwie pary okularów, bo stwierdziłam, że jeżeli ta sesja będzie jakaś taka, wiecie, fashion czy coś, to może okulary się przydadzą. Nigdy nie wiadomo, ja wolę być gotowa na wszystko. Wzięłam też dużo złotej biżuterii, którą mam. Wzięłam sobie też spodnie na zmianę, ponieważ na sobie mam teraz takie rurki. Takie właśnie mam rurki na sobie, zwykłe, ciemne. Jeansowe, one są z Zary. I wzięłam sobie też jakieś jasne na zmianę, bo może akurat się przydadzą jakieś jaśniejsze. Spakowałam sobie też do takiego pokrowca dwie białe koszule, ponieważ jedną mam dla Julki, jedną czarną koszulę, bo ewentualnie może się przydać, jeden biały golfik i w torbie mam też czarny golfik. Ja najchętniej to bym wzięła całą moją szafę ze sobą, bo ja lubię być po prostu na wszystko przygotowana, no ale bez przesady, tak? Witam wszystkich, jesteśmy już na miejscu. Tutaj jest Marlenka, tutaj są dziewczyny, się malują. Ogólnie, tak, czekamy na swoją kolej z Marlenką. Jesteś podekscytowana, powiedz. Nie bardzo. No, jesteśmy takie no make-up, natural i w ogóle naturalne, naturalnie piękne. Yeah, we should take it slow, just like day by day, like day by day. No pięknie, Julka, wyglądasz, pokaż się z bliska. Cudownie. No, królewna Śnieżka, no cóż innego mogę powiedzieć. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, let's just call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Jak widzicie, jestem już pomalowana. Julia tak samo, tutaj pięknie cześć, wyglądamy. Cześć. Tutaj się maluje Marlenka. Nasza również piękna. Dla Marlenki to też wiele nie potrzeba, żeby była piękna. Najbardziej jestem podekscytowana przemianą Marleny. Marlena się na ogół nie maluje. I to jeszcze jest... jeszcze nie. No, jeszcze nie jest skończona, ale no powiem wam szczerze, że ja jestem serio bardzo podekscytowana tym. Ekscytuję się tym chyba bardziej niż swoją metamorfozą i Julki. Bo my w sumie się malujemy na co dzień, nie? Tak, więc to jakby... To jest Marlena, Marlena zaraz się zobaczy. A mogę otwierać usta normalnie, tak? O kurde... Nie dotykaj twarzy. Co? No śmiesznie wygląda. Is good. Śmiesznie. No tak inaczej po prostu, ale bardzo ładnie. Te włosy. Jesteśmy już przygotowane do kolejnych zdjęć. Mamy marynary. Tutaj pięknie, sexy. Red and orange sorbet, like it is the best, yeah. Julka pomocnik. Ajaj. Skończyłyśmy już robienie zdjęć normalnych, że tak powiem. Bo w sumie one i tak nie były normalne. One były takie trochę fashion, co nie? Te w marynarach i w ogóle, także super. I teraz przechodzimy do zdjęć takich bardziej szalonych, ponieważ będziemy miały jakieś różne wzorki na twarzy. Julka będzie miała mokre włosy, także jaram się. I no, wszystko będziemy wam pokazywać oczywiście. Jest? Tak, dokładnie. Ale jest dobrze, jest dobrze. Ale super. Jesteśmy już tutaj... piątą godzinę? Jest no, 16, od 11 5 godzin już mega dużo czasu się schodzi, jak są trzy osoby i każda z nas no też ma pojedynczo robione zdjęcia i mamy też wspólnie robione, także bardzo dużo czasu się przy tym schodzi, ale jest warto, bo efekt, te zdjęcia wychodzą naprawdę genialnie, także tak. Super! Księżniczki! Abela, teraz twoja kolej. Tak. Na szalony make-up. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam.
Jak się czujecie? Opowiedzcie mi o sobie. In October it feels like summertime. I keep falling for you like every night. Been communicating through satellites, yeah. It's black and white. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down unless you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Zuzia, jak się czujesz? Fajnie. Nie mogę doczekać, aż to zobaczę. No pięknie wyglądasz. Tak? Tak. Super, dziękuję. I'm all up in the clouds when it's pouring rain. Ain't never coming down, let you call my name. Yeah, we should take it slow, just like day by day. Co, zimna woda? Nie, właśnie to przygotowałam. No. Nie, no chyba super. Ekstremalnie, no. O, dziękuję. To są właśnie kulisy sesji zdjęciowych, moi drodzy. Tak to powstaje. Teraz wyglądasz zabawnie, jak masz te włosy zmienne. Co mała. My już jesteśmy po. Ogólnie, ja już się przebrałam w bluzę, w golfik. Golfik mam pod spodem, bluzę, więc jest mi cieplutko. Teraz jeszcze Julia. I będziemy wracać do domku. Ogólnie sesja super, naprawdę zdjęcia, tak jak nam Katia pokazywała, wydają się być mega, także can't wait to see them. Jak tam Julia? To bardzo mówić nie mogę, żeby nie to. No tak. Hej guys, jestem już w domu. Nie zmyłam jeszcze makijażu. Trochę szkoda mi go zmywać, bo jest naprawdę boski. Ale no, chyba go zmyję zaraz, bo chcę się przebrać w piżamkę, trochę odpocząć, bo jednak się trochę zmęczyłam. Chociaż w sumie czym ja się mogłam zmęczyć? Jakby Katia na pewno zmęczyła się bardziej. Malowała nas trzy, robiła nam trzy zdjęcia, także ona to dopiero musi być zmęczona. Ten makijaż jest naprawdę piękny. On się może wydawać mega mocny, szczególnie ten róż i w ogóle ten różowy kolor po prostu. Ale to dlatego, że na zdjęciach wszystko jest jakby bledsze, więc trzeba makijaż zrobić mocniejszy, żeby na zdjęciach on był jednak widoczny w jakikolwiek sposób. Hey guys, już bardzo późna godzina, zmyłam makijaż, jak widzicie. Szkoda mi było, no ale cóż, trzeba było się z nim rozstać. Już w sumie wcześniej nagrałam pożegnanie, ale stwierdziłam, że jeszcze muszę coś dopowiedzieć. Mianowicie, chciałam was po prostu jeszcze zaprosić na Instagrama Kati, dziewczyny, która robiła nam dzisiaj makijaże i zdjęcia na tej sesji zdjęciowej. Naprawdę dziewczyna jest mega zdolna, robi tak genialną robotę, że nic tylko podziwiać i wchodzić na jej profil. Tutaj na pewno gdzieś napiszę wam nazwę, chociaż też wcześniej mogliście ją widzieć, ale tutaj też jeszcze raz ją dopiszę. Także koniecznie wchodźcie do Kati, pokażcie jej troszeczkę wsparcia, dajcie jej follow, lajki i tak dalej. Katia zajmuje się głównie makijażami i szuka właśnie modelek, by móc zrobić im makijaż i zrobić sesję zdjęciową. Po prostu modelkujecie do zdjęć, więc robicie tym pewną przysługę dla Kati, a przy okazji macie super foty. Także jest to super okazja, uważam. Katia robi w sumie różne makijaże, od tych naturalnych do najbardziej szalonych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Także jeżeli tylko macie ochotę zobaczyć siebie w troszeczkę innym wydaniu i przy okazji mieć super zdjęcia, to koniecznie piszcie do Kati w wiadomości prywatnej na Instagramie, jakby na to konto, które wam tutaj podam, bo naprawdę uważam, że warto wspierać młodych artystów, żeby się mogli rozwijać. I tak, słuchajcie, już zmierzając ku końcowi, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Taki niezbyt długi, ale myślę, że bardzo ciekawy. Wpadajcie też koniecznie na mojego Instagrama Zuzia Bebel, a tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!